Witam w kolejnym wydaniu programu Krótkofalowcy BIS. Witam zarówno widzów w kraju, jak i za granicą. Program Krótkofalowcy BIS z kolejną wizytą u znanego konstruktora urządzeń nadawczo-odbiorczych dla krótkofalowców, jak również i co najważniejsze, komputerów, minikomputerów. Oto pamiętamy, rozmawiałem niedawno z panem Arturem Piotrowskim. Dzień dobry. Dziś o czym mówimy? Dzisiaj mówimy o ewolucji firmy Hetkit, która zajmowała się najpierw urządzeniami elektronicznymi i sprzętem dla krótkofalowców i pewnego dnia zaczęła zajmować się informatyką. Zaczęła produkować jeden z pierwszych mikrokomputerów. Po to, żeby produkować, sprzedawać mikrokomputery, firma Hetkit została kupiona przez firmę Zenith Radio. Zenith Radio był i jest w dalszym ciągu bardzo znanym producentem sprzętu radiowego. Możemy zobaczyć, że Hetkit zmienił nazwę, nazywa się His Company i Zenith go kupił. Jest logo firmy Zenith. Nowa epoka, nowa historia firmy Hetkit zaczęła się. Zaczęła się zajmować mikrokomputerami. No, a ten komputer to myśmy już widzieli poprzednio. Poprzednio widzieliśmy ten komputer z zewnątrz. Dzisiaj może go otworzymy. Był on budowany przez amatorów, entuzjastów, hobbystów, a więc wszystkie elementy są dostępne. Możemy go sobie więc otworzyć i rozmontować. Przyniosę śrubokręt, bo bez śrubokręta jest to niemożliwe. Proszę. A więc za pomocą narzędzi, których hobbysta, amator używał do montażu, otworzymy komputer, żeby zobaczyć jego części składowe. Pogoda na razie nam sprzyja. Widać wszystko dokładnie. A więc to, co można przede wszystkim zaobserwować, to, że w środku są karty. Każda karta odpowiada części komputera, funkcjom komputera wewnętrznym, które dzisiaj są zintegrowane w układach scalonych. Tutaj każda funkcja znajduje się na osobnej karcie. Mamy na przykład kartę procesora. Wyjmujemy kartę procesora i zobaczymy, w jaki sposób wyglądała kiedyś karta procesora. Więc tu mamy procesor, jak również wszystkie układy towarzyszące. Dzisiaj to jest jeden mały układ scalony. Wyjmiemy teraz kartę pamięci. Pamięć znajdowała się na oddzielnej karcie. Był to oddzielnie sprzedawany moduł. Tutaj mamy kartę pozwalającą na przełączanie urządzeń peryferyjnych, czytników dysków na przykład giętkich. Tutaj mamy interfejs seryjny, równoległy. Porty szeregowe i porty równoległe. A tutaj mamy interfejs pozwalający na przyłączenie pamięci masowej. Pod pojęciem pamięci masowej rozumiemy kasety K7. Minikasety audio. Na minikasetach audio były pierwsze programy rozpowszechnione. I mamy puste pudełko. To jest komputer, który amator kupował i montował. A następnie dokupywał karty, które mu były potrzebne. Także można było na przykład mieć komputer składający się tylko i wyłącznie
z procesora i karty pamięci. I to była pierwsza forma komputera, którą ludzie zaczęli używać. Hobbyści, amatorzy. Możemy tutaj pokazać oryginalną kartę pamięci. To jest oryginalna karta pamięci, składająca się z części podstawowej. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem rzędów. Po osiem bitów. Razem mamy 4 kilobajty pamięci. Ta karta pamięci kosztowała wówczas około $200. Zawierająca 4 kilo oktety pamięci. Drugi rząd, drugie 4 kilo, po to żeby dać 8 kilo, to już była opcja. To kosztowało drugie 150 albo $200. Możemy to porównać z epoką przed mikrokomputerową. Tu mamy naszą kartę pamięci w naszym komputerze. Mikrokomputerze H8. 8 kilobajtów pamięci, a tutaj mamy pamięć z epoki przedmikrokomputerowej z lat 60. Jest to pamięć torowa produkowana przez firmę RCA. Jej ciekawostka polega na tym, że tutaj jeszcze można zobaczyć każdy podstawowy bit. To są takie małe tory, małe pastylki ferytowe, nawleczone na drutach horyzontalnych i wertykalnych, pionowych. Na styku, na skrzyżowaniu dwóch drutów znajduje się jeden adres. Ta pamięć ma pojemność około 4 kilobajtów. Porównajmy to z pamięcią mikrokomputera amatorskiego z lat 70., koniec lat 70. Tu mamy więc pamięć z lat 60. Klasyczna informatyka, 4 kilobajty. Tu mamy 8 kilobajtów pamięci komputera, mikrokomputera amatorskiego. Oczywiście dzisiaj mamy coś takiego. Na tym jest 2 giga bajty i to kosztuje 80 zł czy 100 zł. Tak, porównania szokujące. Postęp niesamowity. Jak to się stało, że ten postęp był tak ogromny? Podobno niektórzy mówią, gdyby nie gry komputerowe, to tego postępu by nie było. Czyż by wszyscy ci, którzy pchają ten postęp do przodu, najpierw się bawili, a później tworzyli? Jak najbardziej. Oczywiście ten sprzęt, mikrokomputery, były przeznaczone dla hobbystów, amatorów. Oni kupowali to przede wszystkim po to, żeby się zapoznać z nową technologią, w jaki sposób to działa i do czego to może służyć. Na samym początku używano tego za pomocą panela zewnętrznego, który się znajduje tutaj, a program wprowadzano w kodzie oktalowym. Mamy tutaj przykład podręcznika dla początkujących, który tłumaczy, w jaki sposób używać tego komputera. Więc możemy sobie zobaczyć kawałek programu, jakiegokolwiek. Widzimy tutaj program napisany w języku assemblera procesora 8080 Intel. Po lewej stronie mamy adres pamięci i instrukcję, jaką dajemy procesorowi po to, żeby on ją wykonał. Na przykład instrukcję call. Kod instrukcji call to jest 315. W jaki sposób taki program był wprowadzany do komputera? I był wprowadzany przy pomocy tych przycisków. Tej właśnie tutaj małej klawiatury. Najpierw sobie pisaliśmy, na jaki adres chcemy wprowadzić, czyli 040100, a więc 040100, wprowadzaliśmy adres, a następnie
na ten adres wprowadzaliśmy kod instrukcji 315 i wprowadzaliśmy i tak dalej, i tak dalej. Do każdego adresu wprowadzaliśmy instrukcję, a następnie naciskaliśmy na klawisz, na klawisz wykonania i taki enter powiedzmy, i program był wykonywany. Coś tutaj się wyświetlało, jakiś rezultat tego programu. Oczywiście tego typu manipulacja komputerem była dosyć skomplikowana, zarezerwowana dla bardzo wielkich specjalistów, czyli amatorów i hobbystów. Bardzo szybko oni chcieli te programy zachować na zewnątrz albo wymieniać się programami. Było to możliwe za pomocą pamięci masowej na kasetach audio. Gdzie to mamy? Mamy tutaj przykład programoteki, jakbyśmy to dzisiaj mogli powiedzieć, programoteki na kasetach audio. To ja to jeszcze pamiętam. O. Widzimy, to są kasety. Pamiętam te męczarnie z głowicami. Tak, jak najbardziej. Przyłączało się magnetofon kasetowy, zwykły magnetofon kasetowy do interfejsu specjalnie do tego przewidzianego, czyli do tej tutaj okarty. Tutaj o, mamy przyłączenie in i out po to, żeby móc wprowadzić program i go zapamiętać. Tu się przyłączało magnetofon kasetowy. No i włączało się ten magnetofon, wkładało się kasety i albo się ten program załadował, albo nie załadował. Czasem się czytało 10 razy, zanim program się wczytał. W dalszym ciągu nasz system składał się z komputera i czytnika kaset. Nie widzieliśmy, co się dzieje w środku. Jako że wyświetlane wszystko było w postaci kodów na tym tutaj oto panelu wewnętrznym. Olbrzymim postępem w roku 79 był terminal ASCII, czyli terminal, który wyświetlał cyfry i litery i posiadał klawiaturę tak jak maszyny do pisania. Możemy to zobaczyć? Oryginalnego pierwszego terminala nie mam, jest to bardzo rzadkie urządzenie w tej chwili, on się nazywał H8, H8 komputer, terminal nazywał się H9, czyli po H8 był terminal obok, on się nazywał H9. Mamy podobny terminal, trochę bardziej, trochę późniejszy, z początku lat 80. Możemy go zobaczyć obok. Mamy tutaj więc terminal alfanumeryczny ASCII, który wyświetla litery i cyfry. On nie wyświetla jeszcze grafiki. Żadnej grafiki. Służy tylko i wyłącznie do pisania programu na klawiaturze i wyświetlania go na ekranie katodowym, który ma 25 linii i 80 pozycji. I działa w normie ASCII. To jest norma, która istnieje i jest używana do dziś. Powoli zaczyna kropić deszcz, musimy się spieszyć. Co tam dalej mamy? Popatrzmy tu. Dalej mamy procesory na przykład. Porównajmy kartę procesora tego naszego komputera amatorskiego, rok 1978, i procesor Pentium na przykład. Procesor Pentium, rok 1992. Jak również możemy zobaczyć część procesora z lat 60. To jest jeden registr procesora z lat 60. marki Honeywell Bull. Jest to, powiedzmy, pamięć wewnętrzna procesora. Tutaj procesor znajduje się już w tym miejscu. Ze wszystkimi swoimi układami towarzyszącymi. Tutaj mamy procesor Pentium. Ten registr znajduje się w środku. I tych registrów tam jest wiele. Pokażmy to jeszcze raz.
ten rejestr znajduje się w środku tego. W środku. To jest jeden rejestr. Tych tutaj rejestrów jest bardzo wiele i w dodatku są inne elementy pamięci i tak dalej, i tak dalej. A tutaj mamy ten sam Pentium, tylko w wersji Pro, dwa lata później. Firma Intel chciała zrobić procesor bardziej wydajny, mocniejszy, a więc powiększyli powierzchnię krzemu, jako że nie mieli jeszcze technologii mikrolitograficznej pozwalającej na zwiększenie ilości elementów na takiej samej przestrzeni krzemu. Deszcz zaczyna kropić, będziemy musieli tym razem kończyć, ale kolejny odcinek nadamy z otwartego Muzeum Techniki w Dzierżoniowie. Zapraszamy. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia w kolejnym wydaniu programu Krótkofalowcy BIS.